Tak, czas już rozpocząć najwyższy. Pierwsze spotkanie po wakacjach. Serdecznie witam w imieniu Pana naszego Jezusa na kolejnym roku szkolnym w Berei. Rok szkolny 2019-2020 będzie dosyć monotematyczny, ponieważ to, co tu widzimy, Ewangelia Mateusza, będzie od września do czerwca. 10 spotkań po 4 godziny i tak prześliźniemy się przez Ewangelię Mateusza, żeby nie myśleć, że to będzie bardzo wnikliwe i dogłębne studium, bo na to by trzeba by znacznie więcej czasu. Ale jestem przekonany, że i ten czas, który będziemy mogli poświęcić, da nam wgląd w Ewangelię jako całość, jak z lotu ptaka. Zwrócimy uwagę na główne przesłania, na akcenty i na tych akcentach będziemy się pewnie skupiać, bo na więcej może być zbyt mało czasu. Jestem przekonany, mam nadzieję, że będzie to dla wszystkich, zarówno obecnych tutaj, jak i tych, którzy będą to oglądać w internecie, pokrzepieniem, zbudowaniem, zachętą, no i pewnie jakimś wyzwaniem, na pewno skarceniem, bo taka jest natura Bożego Słowa, że w tak różnoraki sposób na nas działa. Tutaj zaczynając, chciałbym przytoczyć jeden fragment z księgi proroka Izajasza, który prorocza, mówiąc o słudze Jahwe, mówi o pewnych przymiotach tegoż sługi. Wskazuje oczywiście głównie na Pana Jezusa, ale myślę, że pośrednio każdy z nas chce być odbiorcą tego przesłania. Wszechmocny Pan, 50 rozdział Izajasza, 4 werset. 50 rozdział, 4 werset. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, ale nie po to, żebym miał parcie na szkło, żebym chciał być gdzieś wynoszony, tylko po to taki język, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Tą frazę szczególnie chciałem podkreślić, bo jesteśmy tutaj jako ci, którzy się uczą. Więc miejmy uszy otwarte, oczy, serce otwarte i bądźmy gotowi przyjmować to, co ma Bóg dla nas przygotowane. Dziękujemy, nasz dobry Boże, za Twoje słowo, które jest naszym drogowskazem, naszym przewodnikiem, naszą lampą na drodze. Dziękujemy, że w tej księdze mamy cudowne treści o zbawieniu w naszym Panu Jezusie. Mamy przesłanie Ewangelii, które pokazuje nam życie naszego Pana i Jego nauczanie. Dziękujemy za Ewangelię Mateusza konkretnie dzisiaj, za ten fragment Twojego słowa, nad którym chcemy się skupić podczas tych najbliższych godzin dzisiaj i przez kilka miesięcy przed nami, które są. Dopomóż, aby ten przekaz, to przesłanie Ewangelii Mateusza mogło do nas dotrzeć z siłą, z mocą, byśmy mogli ponownie jakby odczytać to wszystko, co Ty chcesz nam przekazać. Proszę, byś błogosławił Łukaszowi, który będzie wykładowcą, który włożył ogrom pracy w przygotowanie tych wykładów. Proszę, byś Ty to, Boże, pobłogosławił. Dotykaj się Jego, by płynęło Twoje słowo do naszych serc. Powierzamy ten czas Tobie, Twojej pieczy, w drogocennym imieniu Pana Jezusa. Amen. Witam Was wszystkich bardzo gorąco, już tak bardzo osobiście z mojej strony, już Krzysiu Was powitał, ale ja też również Was chciałbym wszystkich powitać na tych pierwszych zajęciach właśnie Szkoły Biblijnej Berea w tym roku. Ja się nazywam Łukasz Krawczyk i w zasadzie ze szkołą Berea jestem tutaj związany od lat. Próbowałem jakoś sobie to ostatnio przypomnieć mniej więcej ile, to chyba 8 albo 9 lat temu chyba pierwszy raz przyszedłem na wykłady. Były to wykłady w zasadzie w tematyce, z którą dzisiaj też się będę w ogóle przez te dwa semestry z Wami dzielił. Ale właśnie przez 9 lat czy 8 miałem tą przyjemność zasiadać po tej drugiej stronie, czyli właśnie słuchać, przyjmować, uczyć się, a w tym roku mam ten przywilej właśnie też podzielić się czymś z Wami, więc dać coś, że tak powiem, też
od siebie, ale będzie to też mój debiut, dlatego też proszę was o taką wyrozumiałość i cierpliwość względem mnie. Wykłady to... Może w ogóle kilka słów o kursie, tak? Co my tu właściwie będziemy robić? I jak był zatytułowany ten kurs, praktyczny wykład Nowego Testamentu. I jest to kolejna odsłona w zasadzie takiego całego cyklu, który tu w ramach też Szkoły Biblijnej Berea funkcjonuje od dłuższego czasu, nie, też już parę lat w zasadzie. I wiele ksiąg zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu mamy już za sobą, więc będzie to jakby kolejny odcinek, kolejna część tego całego cyklu. Więc praktyczny wykład, więc sama nazwa jakby sugeruje, na czym będziemy się tutaj skupiać. Nie będziemy się tutaj wyłącznie skupiać na jakiejś takiej suchej wiedzy teologicznej, nie wiem, tylko i wyłącznie jakichś kruczkach w języku greckim i tak dalej, ale będziemy się właśnie przede wszystkim skupiać na tym, do czego księga, jaką jest Ewangelia Mateusza, stara się właśnie nas zachęcić, do czego nas wzywa i w jaki sposób właśnie chce wpłynąć na nasze codzienne życie. Po drugie, Ewangelia Mateusza, jak zapewne wiemy, to dosyć obszerny materiał, długa księga, jedna z najdłuższych ksiąg w ogóle Nowego Testamentu. I pojawiają się w związku z tym pewne wynikające z tego ograniczenia. To co już de facto Krzysiu częściowo powiedział, że nie będziemy w stanie skupić się tak naprawdę nad każdym aspektem, który się gdzieś tam może nam nawet w naszych głowach pojawia odnośnie Ewangelii Mateusza. Jestem niestety zmuszony do pewnej takiej wybiórczości, jeżeli chodzi o omawiane kwestie. Więc będę się właśnie przede wszystkim skupiał na tych aspektach praktycznych, ale będąc jednocześnie kierowanym właśnie tym, na co tak naprawdę autor, sam Mateusz kładzie w swojej Ewangelii nacisk. No i będziemy podchodzić do tej księgi z pewnej określonej perspektywy, którą się tutaj też w ramach Szkoły Berea zajmujemy od lat. I to właśnie, kiedy 9 lat temu przyszedłem właśnie na pierwsze wykłady, to były właśnie pierwsze zajęcia chyba, które się odbywały właśnie z hebrajskiej retoryki biblijnej. Więc to będzie przejście przez Ewangelię Mateusza właśnie z tej perspektywy, z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej. Wszyscy, którzy tutaj być może pierwszy raz się spotykają z takim terminem, zagadnieniem, chciałbym od razu uspokoić, że troszeczkę powiem na wstępie właśnie o tym, co to jest. Więc w ogóle dzisiejsze zajęcia będą miały taki charakter właśnie wykładu będącego wstępem. Więc dzisiaj chciałbym położyć de facto fundament na to, czy pod to, co będziemy sobie omawiać na kolejnych spotkaniach aż do samego końca drugiego semestru. Ale w zasadzie na tym, co dzisiaj będzie omawiane, będziemy bazować aż do samego końca. Więc dzisiejszy wykład, tak jak powiedziałem, będzie miał charakter wstępny. Przygotowałem sobie plan na dzisiaj. Mam nadzieję, że uda się go bez większych problemów zrealizować. Pierwsze problemy już się nam pojawiły ze sprzętem. Mam nadzieję, że już na dalszym etapie żadnych problemów nie będzie. Ale założyłem sobie takie 4 punkty, które chciałbym właśnie dzisiaj z wami zrealizować. Po pierwsze, chciałbym w sposób taki bardzo ogólny właśnie przedstawić naszą perspektywę, od której będziemy właśnie patrzeć na naszą księgę, omawianą księgę, na Ewangelię Mateusza, czyli właśnie powiedzieć kilka słów na temat hebrajskiej retoryki biblijnej. Później chciałbym przedstawić takie ogólne informacje właśnie o księdze, którą się będziemy zajmować. Później przedstawić pewien mój pomysł na strukturę ogólną kompozycję księgi, jaką jest Ewangelia Mateusza, i też troszeczkę się z tej struktury wytłumaczyć, spróbować was przekonać, dlaczego akurat w ten sposób to widzę, a nie inaczej. No i ostatecznie zacząć omawianie
omawianie Ewangelii Mateusza, ale dzisiaj skupimy się tylko na jednym wersecie, więc wszyscy, którzy dzisiaj przyszli z taką nadzieją, że będziemy tutaj już mielić i przeżuwać właśnie w większe części Ewangelii Mateusza, niestety muszę rozczarować, dzisiaj skupimy się wyłącznie na jednym wersecie, ale niesamowicie w moim odczuciu ważnym. Ale będzie to też takie omówienie tego wersetu w nawiązaniu tak naprawdę do wszystkiego, co następuje przed nim, czyli do tej całej historii, którą mamy w Starym Testamencie. Czyli ukazać tą Ewangelię, to co będziemy omawiać w trakcie tych dwóch semestrów, tych kolejnych spotkań, jako pewną kontynuację historii, którą mieliśmy opisaną na kartach Starego Testamentu. Więc to jest taki mój plan na dziś, tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że uda się go nam dzisiaj na spokojnie zrealizować i owocnie. Chciałbym zacząć od takiego być może stwierdzenia, które w naszych uszach, jako osób, które domyślam się w większości wywodzą się z takich ewangelicznych kręgów, więc podchodzimy naprawdę serio do Pisma Świętego jako Bożego Słowa, więc być może w naszych uszach to, co teraz powiem, na samym wstępie nie będzie brzmiało zbyt ortodoksyjnie. Mianowicie chciałbym powiedzieć takie coś, że tekst Pisma Świętego od momentu jego spisywania, tak, spisania tych pierwotnych ksiąg, tych oryginałów, czyli powiedzmy od zakończenia ich spisywania w okresie apostolskim, ten tekst przeszedł najróżniejsze zmiany. I tutaj chciałbym właśnie się wytłumaczyć, o co tak naprawdę mi chodzi. Nie chodzi mi o samą treść, ale o sposób jej zapisu. Jeżeli byśmy zobaczyli rękopisy wczesne właśnie ksiąg Nowego Testamentu, zobaczylibyśmy, że one są zupełnie inaczej pisane i inaczej ta treść tekstu, tekst jest przedstawiony niż obecnie mamy w naszych Bibliach. My obecnie możemy sobie oczywiście chwycić za Biblię jako pewien zbiór, jako księgę, jako książkę, zawierającą sobą właśnie te wszystkie księgi, które znamy. Natomiast w czasie, powiedzmy, tego pierwszego wieku oni nie mogli chwycić za Biblię jako właśnie za księgę, ale właśnie w formie pewnych kodeksów, no jeszcze nawet kodeksów nie było, w formie jakichś pergaminów, zwoju, gdzie były poszczególne po prostu księgi zapisane, ale były one zapisane tym, co się określa mianem scriptio continua, czyli takim zapisem ciągłym. Literka po literce, więc bez oddzielania słów, bez oddzielania zdań, bez rozróżniania też na duże i małe litery. Ciągły tekst, literka po literce. Również bez znaków interpunkcyjnych, bez jakichś kropek. Tak na dobrą sprawę, po prostu litera po literze, bez rozróżnienia na małe i duże. I w zasadzie w ramach naszej szkoły tutaj biblijnej udowadnialiśmy sobie, że ten zapis, on był do odczytania. On był jak najbardziej czytelny dla tych, którzy te księgi przynajmniej raz usłyszeli. I Dariusz Czyszczoń udowadniał, że nawet jeżeli byśmy dzisiaj właśnie mieli księgi napisane właśnie w ten sposób, bylibyśmy w stanie je przeczytać. Ale z drugiej strony tekst ten przeszedł najróżniejsze formy jakby zmian, aż do takiej formy, którą mamy dzisiaj, czyli właśnie w formie takiej księgi, która jest podzielona na rozdziały, wersety, ale właśnie jest tam widoczny podział na poszczególne słowa, zdania. I tak jak powiedziałem, bylibyśmy w stanie teoretycznie tamten tekst przeczytać. Ale z drugiej strony myślę, że się ze mną zgodzicie, że te zmiany, które zostały jednak wprowadzone, nadają temu tekstowi przejrzystości. Jednak łatwiej nam czytać tekst, który właśnie ma tam właśnie podział na słowa, na zdania, tak wiemy, gdzie się zdanie zaczyna, gdzie się kończy. I ten tekst ulegał niejako dalszym udoskonaleniom przez biblistów i w ramach naszych tłumaczeń bardzo często mamy tak zwane podziały na takie mniejsze jednostki tematyczne zwane perykopami. Czyli na przykład opis cudu, jest on jakoś zatytułowany, tak? Jezus uzdrawiający kobietę cierpiącą na krwotok, tak? Albo uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok. Więc
te podziały właśnie na te jednostki tematyczne, one mogą się troszeczkę różnić w zależności od tłumaczenia, mogą być troszeczkę różne pomysły na to, jak jakiś werset na przykład zakwalifikować, znaczy do wcześniejszej perykopy, czy późniejszej, ale zasadniczo te pomysły właśnie na podziały jednostek tematycznych się stosunkowo nie różnią u różnych biblistów, ludzi, którzy zajmują się badaniem Pisma Świętego i jego poszczególnych ksiąg. Jednak pojawia się pewien problem na wyższym poziomie, jakby wyższym poziomie kompozycji, czyli jakby problem na poziomie całej księgi, czyli tak jak każda inna książka, tak jak każde inne dzieło literackie, jakby każda księga ma jakieś swoje części. Tak jak dramat, tak? Ma jakiś swój akt pierwszy, drugi, trzeci, jakby kolejne odsłony danego właśnie dramatu. Tak również każda księga biblijna ma jakieś swoje części i bibliści próbowali jakby przez te wszystkie wieki spróbować zrozumieć właśnie w jaki sposób te poszczególne księgi, jaką mają budowę, właśnie z jakich głównych aktów się składają. My jednak bardzo często przystępując do czytania właśnie poszczególnych ksiąg Pisma Świętego, czytamy, ale mamy takie, byśmy powiedzieli, często wrażenie chaosu, że dany autor zasłysza jakąś historię, drugą, trzecią i po prostu to, co mu się w danym momencie przypomniało, to po prostu opisywał właśnie w takiej bardzo nieokreślonej dla nas, jeżeli chodzi o logikę kolejności. Nie wiem, czy wy macie takie wrażenie. Ja bardzo często takie wrażenie odnosiłem przy czytaniu różnych ksiąg, między innymi właśnie Ewangelii, że to jest takie wrzucenie do jednego wora najróżniejszych treści, ale ułożony w taki bardzo, bardzo nieuporządkowany, bardzo chaotyczny sposób. Więc to wrażenie chaosu gdzieś mi przez lata towarzyszyło. I różni bibliści starali się jakoś ten chaos jakoś ujarzmić. Czyli właśnie przedstawić swoje pomysły na to, w jaki sposób te poszczególne księgi są skomponowane, w tym również Ewangelia Mateusza. I jeżeli byśmy sobie zajrzeli do najróżniejszych opracowań, okazuje się, że bibliści jakoś doszli do takich trzech głównych podstawowych rozwiązań, jakby, czy pomysłów na to, jak Ewangelia Mateusza jest skomponowana. Pierwszy to tak zwany model oparty o punkty zwrotne. I niektórzy bibliści zauważyli, że w Ewangelii pojawiają się takie dwa momenty, od których Jezus coś zaczyna robić, właśnie coś nowego, tak? Jakby zaczyna się jakby kolejny etap jego służby, jego misji. I taki pierwszy fragment, który znajdujemy w Ewangelii Mateusza, taki punkt właśnie zwrotny, znajdujemy w rozdziale 4, wersecie 17. I on mówi coś takiego. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić, nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. I możemy powiedzieć, że to, co się dzieje przed tym fragmentem, jest taką częścią księgi, w którym autor pokazuje nam po prostu, kim jest osoba Chrystusa. Skąd on się w ogóle wziął, kim jest, jaki jest charakter jego służby. Więc niejako pierwsza część jest tą prezentacją Chrystusa, a to, co następuje po niej, zgodnie właśnie z tym, co napisał Mateusz, jest jakby rozpoczęciem jego publicznego nauczania, jego służby, nauczania i zwiastowania o Królestwie Niebieskim. Więc niejako ten werset 17 rozpoczyna fragment czy część Ewangelii Mateusza opisującym jego publiczną służbę, aż do wersetu 16-21, gdzie autor pisze: odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. Więc autor mówi, że od tego momentu Chrystus niejako jest w pewnej drodze. W drodze do Jerozolimy, w której ma zostać zabity, ale ostatecznie ma zostać wskrzeszony, ma zmartwychwstać. Więc niejako
ostatnia część księgi od tego wersetu 16-21 ukazuje drogę Chrystusa, którą kroczy przez krzyż, ale jest to ostatecznie oczywiście droga ku Jego wywyższeniu, czyli droga do chwały. Więc część biblistów właśnie jakby prezentuje Ewangelię Mateusza jako taki dramat w trzech aktach. Prezentacja Chrystusa, publiczna służba, a także trzeci akt, Jego droga do chwały. Drugi model, z którym się możemy spotkać, powstał na skutek pewnej obserwacji, mianowicie, że w Ewangelii Mateusza jest taka, można powiedzieć, taka przeplatanka. Jest część narracyjna, później część nauczająca, jakaś mowa Chrystusa, tak? Chrystus zaczyna nauczać swoich uczniów, później przestaje nauczać, znowu jest część narracyjna, później znowu jakaś mowa, narracja, mowa i tak, i to się tak przeplata względem siebie, tak? Czyli mowy i części będące narracją i te części, które będące nauczaniem. I co więcej, te części są bardzo dobrze zarysowane w Ewangelii Mateusza. Widać tam bardzo wyraźne granice między tymi narracyjnymi, a będącymi nauczaniem. Dlatego część biblistów znowu stworzyła, czy przychyla się do pomysłu tak zwanego modelu pięciu ksiąg. A ta nazwa pięć ksiąg jakby bierze się z tego, że w Ewangelii Mateusza znajdujemy właśnie pięć mów Chrystusa. Pięć fragmentów, w którym Jezus skupia się na nauczaniu swoich uczniów, więc są to takie dosyć obszerne, tak jak powiedziałem, mowy. I każda z tych mów kończy się takim dosyć podobnym stwierdzeniem. Może je przeczytam właśnie te zakończenia. Gdy Jezus dokończył tych mów, a gdy Jezus skończył wydawanie poleceń, a gdy Jezus skończył te podobieństwa, a gdy Jezus dokończył tych mów i ostatnio, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów. Więc wydaje się, że ten zabieg jest w jakimś tam stopniu celowy, żeby właśnie pokazać, że Chrystus w tej Ewangelii jest kimś, kto naucza. Kimś, kto przynosi właśnie pewne... Właśnie będziemy o tym więcej mówić, ale nauczanie właśnie o sprawiedliwości. Czym jest sprawiedliwość? Niejako jest nowym prawodawcą. Pokazuje, czym jest właśnie prawdziwe prawo Boże. I ze względu na ilość tych mów dostrzega się jakby podobieństwo do tego, jak Żydzi postrzegali pięcioksiąg, czy Torę, tak? Jako właśnie zbiór pięciu części, zbiór pięciu ksiąg. Więc ten model właśnie bierze od tego swoją nazwę. Natomiast w tym ujęciu właśnie te pięć mów Chrystusa ukazywana jest, czy rozumiana jest właśnie w tym ujęciu żydowskim jako ta nowa Tora. Jezus jako nowy prawodawca, jako ten, który przynosi nową Torę w postaci jego pięciu mów akurat w tej Ewangelii. Więc mamy tutaj właśnie taką, jak powiedziałem, przeplantankę. Jest narracja, po której mamy kazanie na górze, znów część narracyjną i kolejne mowy przeplatane właśnie tymi fragmentami narracyjnymi. Mamy nauczanie w przypowieściach, jeszcze mowę misyjną, mowę o Kościele i kończącą te wszystkie mowę eschatologiczną, czyli mowę o, tak jak ją się bardzo często określa, mowę o końcu świata. I to wszystko jest poprzedzone pewnym prologiem w pierwszych dwóch rozdziałach i zakończone epilogiem, czyli takimi rozdziałami kończącymi, ukazującymi jakby zakończenie służby Pana Jezusa od rozdziału 26 do 28. Więc najczęściej, jeżeli będziemy sobie właśnie, sięgnęlibyśmy do jakichś opracowań będącym wstępem właśnie do Ewangelii Mateusza, spotkamy się przede wszystkim właśnie z tym modelem pięciu ksiąg. Jednak coraz więcej biblistów, coraz więcej osób właśnie badających Ewangelię Mateusza rozpoznaje pewne takie prawidła rządzące Ewangelią Mateusza,
które ostatecznie doprowadziły do powstania takiego pomysłu, jakim jest model, no tak to się określa w literaturze fachowej, jako model chiastyczny. I on polega na tym, że dostrzeżono właśnie to, że pewne tematy, które pojawiają się na wstępie księgi, pojawiają się również pod koniec. Więc mamy właśnie jakąś narrację mówiącą o narodzeniach i początkach życia Pana Jezusa, a z kolei mamy zakończone to wszystko śmiercią i zmartwychwstaniem Pana Jezusa pod koniec księgi. Później mamy kazanie na górze, zaczynające się w zasadzie całą serią tak zwanych błogosławieństw. I w ogóle nauczaniem, którym Pan Jezus właśnie mówi o tych, którzy mają wejść do Królestwa, w ogóle o wejściu do Królestwa Bożego. Natomiast ostatnia mowa mówi nie o błogosławieństwach, ale obiada przeciwko faryzeuszom, czyli jest jakby pewien taki kontrast. Tutaj błogosławieństwa, a tam przekleństwa dla tych, którzy niestety do Królestwa nie wejdą. U góry mieliśmy informacje czy nauczanie o kwestii wejścia do Królestwa, kto wejdzie do Królestwa, a z kolei na dole Chrystus naucza o tym momencie, kiedy Królestwo przyjdzie w swojej pełni, właśnie Chrystus jako ten pasterz będzie tym, który właśnie będzie sądził i jednych postawi jako tych, którzy wejdą do Królestwa, a drugi, którzy zostaną z tego Królestwa wykluczeni. W kolejnej warstwie mamy informację czy opis tej publicznej służby Chrystusa w Galilei, w której Chrystus ukazuje swoją władzę, swój autorytet nad najróżniejszymi sferami, czy to chorobą, czy śmiercią, siłami natury, i w której Chrystus wzywa właśnie pokolenie do upamiętania. Więc, tak jak powiedziałem, jest to część narracyjna. I po drugiej stronie znowu mamy część narracyjną, w którym Chrystus jest z kolei pytany właśnie o swoją władzę, o swój autorytet, skąd on to w ogóle ma, i tam w Jerozolimie musi jakby się tłumaczyć przed przywódcami religijnymi z tego, co robi i dlaczego to robi, ale z drugiej strony właśnie wzywa również tam do nawrócenia. Później mamy mowę misyjną, czyli Chrystus wysyłający swoich uczniów na głoszenie Ewangelii, a po drugiej stronie mamy mowę o Kościele, czyli niejako o tej wspólnocie, która miała powstać na skutek głoszenia Ewangelii o Królestwie. Później mamy w kolejnej warstwie odrzucenie Chrystusa przez to pokolenie, a po drugiej stronie uznanie przez uczniów, czyli jakby podkreślenie, że spośród tego całego pokolenia są też tacy, którzy za Chrystusem poszli i właśnie będą mieli z tego też tytułu określone przywileje, byśmy powiedzieli. I właśnie w tym modelu chiastycznym, który możemy też znaleźć właśnie w literaturze, w centrum znajdują się przypowieści o Królestwie. I wielu autorom bardzo to pasuje, ponieważ temat Królestwa Bożego w Ewangelii Mateusza jest niewątpliwie tematem jednym z głównych, jednych najważniejszych. A właśnie w tym rozdziale 13 Jezus niejako tłumaczy za pomocą przypowieści, czym właśnie to Królestwo Boże jest. Więc mówi o tajemnicach Królestwa. Więc w tym modelu prezentowanym właśnie przez biblistów ten układ treści, ta kompozycja Ewangelii Mateusza wygląda w ten sposób. I ten pomysł, do którego ja będę starał się Was przekonać, będzie troszeczkę zbliżony właśnie do tego, który mamy tutaj, który właśnie przed momentem przedstawiłem, czyli do modelu chiastycznego. I on jest właśnie związany z tym, czym zajmuje się hebrajska retoryka biblijna. Bo w tym ujęciu, który właśnie przed momentem przedstawiłem, widzimy pewne zależności, że w tym jakby całym chaosie są pewne prawidła, które rządzą jakby tą całą treścią, czy tą kompozycją. Ale one są właśnie związane z tym, czym zajmuje się
hebrajska retoryka biblijna. Więc chciałbym teraz pokrótce przedstawić w ogóle, co to jest, czym to się je, żebyśmy powiedzieli. Więc hebrajska retoryka biblijna, czy do hebrajskiej retoryki biblijnej możemy podejść niejako od dwóch stron. Od dwóch stron tekstu. Można by to tak ująć, że od dwóch stron tekstu. Z jednej strony od strony tego, który napisał daną księgę, czyli od strony autora. Wiedząc, czy mając świadomość tego, że ci autorzy, którzy napisali nam poszczególne księgi Pisma Świętego, oni korzystali, czy kierowali się pewnymi zasadami kompozycyjnymi, charakterystycznymi dla tamtej kultury hebrajskiej. Więc oni, formułując swoje treści, czy komponując swoje treści, formułując myśli, czynili to w oparciu o pewne określone zasady. Więc z jednej strony hebrajska retoryka biblijna to są właśnie pewne te zasady kompozycji, jakimi kierowali się autorzy Pisma Świętego. Ale z drugiej strony, kiedy my już mamy świadomość tego, że oni korzystali z jakichś zasad, właśnie te komponując teksty, my mając właśnie tą świadomość, podchodzimy jakby do tego tekstu, próbując zrozumieć właśnie, jak ten tekst jest przez nich skomponowany, mając właśnie świadomość tego, z jakich zasad korzystali. Więc można powiedzieć, że jest to z drugiej strony właśnie narzędzie, nie tylko zasad, nie są to jedynie zasady kompozycji, ale jest to niejako narzędzie egzegetyczne, czyli sposób analizy tekstu. I właśnie o tym sposobie analizy tekstu będę teraz pokrótce też mówił. To, dlaczego oni korzystali właśnie z pewnych określonych zasad, najprawdopodobniej wynika z tego, że Biblia jako tekst z założenia miała być tekstem, czy poszczególne księgi miały być tekstami, które miały być nie tylko do wysłyszenia, ale miały być też księgami, które miały zostać zapamiętane, miały zostać w tych głowach jej słuchaczy. My dzisiaj mamy tą możliwość oczywiście, że w zasadzie każdego dnia mamy swobodny dostęp do Pisma Świętego. W każdym momencie możemy sobie otworzyć tą księgę, jakim jest Pismo Święte i przypomnieć sobie poszczególne księgi, treści, rozdziały itd., itd. Natomiast pierwotni odbiorcy tej możliwości nie mieli. Oni byli wyłącznie słuchaczami. Oni się zgromadzali wspólnie na słuchanie odczytu tych tekstów, natomiast sami nie mieli jakby możliwości ich z nimi obcowania na co dzień w formie spisanego tekstu. Dlatego też te teksty najprawdopodobniej dlatego zostały w ten sposób skomponowane i użyte do nich były takie zasady, które ułatwiają właśnie ich zapamiętanie. Więc mówimy tutaj o tak zwanych mnemotechnikach, tak? Czyli technikach łatwego zapamiętywania. I dzisiaj to jest takie dosyć modne słowo i bardzo łatwo znaleźć w internecie różnego rodzaju kursy technik szybkiego zapamiętywania, szybkiego uczenia się. I te techniki tak naprawdę to nie jest jakaś nowinka, jakieś odkrycie XX, XXI wieku, ale tak naprawdę z różnego rodzaju mnemotechnik korzystano również wcześniej, w zasadzie już od czasów starożytnych. I do tego, i one były między innymi, te mnemotechniki, używane do komponowania najróżniejszego rodzaju tekstów. My znamy na przykład w ramach naszej kultury, że na przykład w poezji, tak? Że są pewne konwencje, które właśnie pomagają nam te teksty łatwiej zapamiętać, na przykład rymy. Jak uczymy małe dzieci piosenek czy wierszyków, to najczęściej są to teksty, w których pojawiają się właśnie powtórzenia sylab tych końcowych, czyli tak zwane rymy. Moja córeczka swego czasu właśnie latała w domu i tylko cały czas krzyczała: lata osa koło nosa, lata mucha koło ucha, bo jakoś właśnie ten tekst jej wpadł bardzo mocno w pamięć, bo on ze względu właśnie na ten zabieg właśnie rymu no jest łatwy do zapamiętania, więc nie trzeba było długo czekać, jak właśnie go zapamiętała i później go cały czas w zasadzie sobie powtarzała.
I tak samo kompozycje tekstów biblijnych opierają się już nie na rymach takich słownych, w sensie rymach sylab, ale opierają się na również na pewnych skojarzeniach, parach, ale są to jednak rymy, które byśmy określili mianem rymów myśli, czyli różnych takich powtórzeń tematów, powtórzeń idei, powtórzeń najróżniejszych motywów. Chciałbym, żebyśmy sobie przeczytali właśnie fragment psalmu 51, właśnie mając tą świadomość, że gdzieś tam jakieś powtórzenia się pojawią, tak? I zobaczymy, jak często się te powtórzenia pojawiają. Czy to jest raczej coś sporadycznego, czy coś, co występuje w Piśmie Świętym dosyć często. Bo pierwszym jakby takim miejscem, w którym zaobserwowano właśnie tego typu powtórzenia, były właśnie psalmy, więc chciałbym, żebyśmy sobie taki psalm, fragment psalmu przeczytali. Ja go przeczytam. Psalm 51, wersety 4-7. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Także się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Czytając taką treść, czy odnosimy wrażenie, że autor w zasadzie tak się dosyć często dubluje tutaj. Jakby niejako powtarza tą samą myśl dwukrotnie. Nie wiem, czy odnosicie takie wrażenie? Ja chciałbym to teraz może bardziej pokazać. Zaczynając od wersetu 4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego. Jest to jakieś powtórzenie? Obmyj mnie, oczyść mnie z mojej winy, z grzechu mojego. Tak? To są w zasadzie synonimy. Usuń mój brud. Oczyść, obmyj, osuń, brud, wina, grzech, no to tak jak powiedziałem, to w zasadzie są określenia będące synonimami. No to pójdźmy dalej, werset 5. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Nieprawość, grzech, znowu w zasadzie synonim. A uznawać ten grzech, grzech jest przede mną, przed moimi oczami, widzę go, mam świadomość jego, że jest w moim życiu obecny, tak? Uznaję, że on jest, widzę go. Więc powtórzenie właśnie tej idei świadomości grzechu w życiu. Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą. Czyli znowu w zasadzie ta sama myśl powtórzona dwukrotnie. Przeciwko Bogu, przed Nim informacja o tym właśnie, że autor zgrzeszył i uczynił, co złe. Kolejny werset. Także okazujesz się sprawiedliwym w swym wyroku i prawym w swoim osądzie. Sprawiedliwy, prawy, znowu w zasadzie podobna idea. Wyrok, osąd, podobnie. No i ostatni werset. Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Poczęcie, narodziny, jako pewne idee dopełniające się, tak? I przewinienie znowu i grzech. Więc widzimy, że w zasadzie każdy werset, który sobie przeczytaliśmy, przedstawia daną ideę niejako podwójnie. Na dwa różne sposoby, różnymi słowami, ale w zasadzie używa tego rodzaju rymów. Rymów myśli. I kiedy bibliści zaczęli tekst biblijny właśnie sprawdzać pod tym kątem, okazało się, że te powtórzenia nie występują wyłącznie tego rodzaju powtórzenia tematyczne, powtórzenia myśli nie występują wyłącznie w psalmach, nie występują wyłącznie w tekstach o charakterze poetyckim, ale tak naprawdę z tego rodzaju powtórzeń zbudowane jest całe, czy w ten sposób skomponowane jest całe Pismo Święte, a przynajmniej można tego rodzaju powtórzenia znaleźć tak naprawdę w różnych częściach Pisma Świętego i to bez jakiegoś większego problemu. Jeżeli tylko mamy tą świadomość, że takich powtórzeń powinniśmy szukać. I niejako właśnie takich szukanie par, takich par tematycznych, tych rymów myśli stanowi niejako podstawę właśnie tej hebrajskiej retoryki biblijnej, tej perspektywy
od której będziemy patrzeć na naszą księgę. I my byśmy chcieli oczywiście, żeby te pary tak ładnie były ułożone obok siebie, ale okazuje się bardzo często, że te pary są bardzo porozrzucane jednak po całej księdze, są w różnych częściach tego pokoju, jakim jest dana księga. I zrozumienie tego porządku, dlaczego ta para jest tak umiejscowiona, no jest właśnie podstawą czy właśnie tym się zajmuje analiza tej księgi właśnie z perspektywy hebrajskiej retoryki biblijnej. Więc tak jak powiedziałem, jakbyśmy sobie wyobrazili, że nasza księga to jest jakiś zbiór poszczególnych fragmentów, zbiór poszczególnych części i przystąpilibyśmy do jej czytania, okazałoby się, że najprawdopodobniej stosunkowo szybko zauważylibyśmy, że jakieś fragmenty wydają się mówić ewidentnie o tym samym, więc stanowią niejako taką parę tematyczną. Nie? Drugi raz może byśmy przeczytali tą samą księgę i okazałoby się, że dostrzeglibyśmy jeszcze znowu jakąś zależność tematyczną między innymi fragmentami. Więc pytanie też, które na pewno gdzieś się tam pojawia w waszych głowach, jeżeli pierwszy raz w ogóle o czymś takim słyszenie, co to znaczy, że jest jakaś zależność między tymi fragmentami, jakaś zależność tematyczna. Więc warto by było się tutaj zastanowić, co to znaczy, że dane fragmenty stanowią właśnie taką parę tematyczną i są w jakiejś tam są w relacji. Tak samo jak relacje między ludźmi potrafią być różne, może być jakaś para ludzi, która jest swoim zaciekłym wrogiem, znaczy są zaciekłymi wrogami, a może być para kochających się ludzi. Tak są różne niejako relacje tych par tematycznych, które będziemy znajdować właśnie w Piśmie Świętym. I chciałbym tak pokrótce też znowu pokazać, jakie te relacje mogą pomiędzy tymi fragmentami będącymi parami tematycznymi być. Po pierwsze, tak zwana relacja synonimiczna. Mamy tutaj dwa obrazki. Nie wiem, czy dobrze widać, czy nie. Dwa namalowane obrazy i one się oczywiście czymś detalami różnią, prawda? Ale jednocześnie moglibyśmy powiedzieć, że tak naprawdę mówią one dokładnie o tym samym, tak? Są jakiś pejzaż, na jednym i drugim mamy w zasadzie te same elementy, jakaś rzeka, jakieś drzewka, w tle góry. Więc byśmy powiedzieli, że troszeczkę na inny sposób, ale jednak pokazują to samo. Tak? I tak samo nasze fragmenty, będące właśnie takimi parami tematycznymi, mogą być w takiej relacji tak zwanej synonimicznej, tak? Czyli w zasadzie będącym takim powtórzeniem tego samego. Czasem dokładnie w tych samych słowach, czasem poprzez użycie właśnie różnych słów, ale zasadniczo szczególnie się od siebie nie różniącym pod kątem przekazanej treści. I przykładem tutaj właśnie z tego psalmu 51 może być właśnie werset 4. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mego. To jest w zasadzie powtórzenie dwa razy dokładnie tego samego, tylko po prostu przy użyciu troszeczkę innych słów. Natomiast takim przykładem już z naszej Ewangelii, którą będziemy sobie omawiać, takim ewidentnym powtórzeniem tematycznym, no to są na przykład dwa rozmnożenia chleba. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek właśnie, po co autor dwa razy opisał tą samą, w zasadzie ten sam cud? Na dwa różne sposoby. Tam one się różnią oczywiście, te opisy, detalami, ale po co marnować tak cenny fragment pergaminu, bo wtedy w zasadzie myślano o tym, żeby jak najlepiej zagospodarować przestrzeń, która była zapisywana. A tutaj w zasadzie autorzy, w tym wypadku ewangelista Mateusz, opisuje bardzo podobny cud w swojej księdze, bardzo w podobny sposób. Więc być może wcześniej się zastanawialiśmy, dlaczego. I wydaje się, że hebrajska retoryka biblijna daje nam odpowiedź. Po prostu to jest ewidentna pewna para tematyczna, parę dwóch fragmentów występujących w relacji właśnie synonimicznej, takich wręcz ewidentnych powtórzeń. Innym przykładem w Ewangelii Mateusza takich dwóch fragmentów jest, będący w takiej relacji, jest wiara kobiety cierpiącej na krwotok, ale też wiara dwóch ślepców. Czyli mamy w zasadzie historię bardzo podobną. Jest ktoś chory,
Ktoś przychodzi do Jezusa, ktoś ma ogromną wiarę, Chrystus tą wiarę w jakimś sensie właśnie podkreśla i mówi, że ze względu na tą wiarę coś tej osobie się dzieje i zostaje ona na skutek swej wiary uzdrowiona. Więc pod kątem tematu to są dwie bardzo podobne historie. Pod kątem treściowym w zasadzie ze sobą bardzo zbieżne, będące właśnie w takiej relacji, tak jak tutaj określiłem, synonimicznej. Drugi typ relacji między parem tematyczną może być syntetyczna, tak? Czyli nie mamy, mamy niejako ten sam temat, ale te fragmenty dwa, będącą parą tematyczną, są takim jeden fragment stanowi niejako uzupełnienie tego drugiego, czyli mamy jakiś fragment poruszony w pierwszym, a w drugim, ten drugi fragment niejako w tym temacie coś dopowiada. I tak na przykład znowu mamy w psalmie 51. Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony, obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę. Czy bycie oczyszczonym oznacza jednoznacznie, że ktoś staje się ponad bielszy? W ogóle, czy idea oczyszczenia czegoś jednocześnie łączy się z tym, że coś staje się ponad śnieg bielszy? Takie z życia jakby, jakbyśmy wzięli, jak coś czyścimy, wyczyścimy tam ten cały brud, jakoś usuniemy, to nie oznacza, że coś staje się białe, tak? Ale tu są jakby te idee dopowiadające się. Oczyść mnie, a stanę się niczym jak. Czyli właśnie te idee pewnego temat, który się jakby ze sobą, te fragmenty jakby ze sobą się wzajemnie dopełniają, te myśli. I w Ewangelii Mateusza znowu znajdujemy liczne takie pary właśnie będące w takiej relacji. Mamy z jednej strony prośbę Jaira o uzdrowienie, a za chwilę mamy informację, czy opis tego, jak Chrystus idzie do domu Jaira i uzdrawia jego córkę. Więc to nie są powtórzenie tego samego, ale dopełnienie się pewnej historii akurat w tym wypadku. Innym przykładem może być problem braku wiary uczniów w fragmencie, kiedy przebywają przez jezioro Galilejskie i zastanawiają się, czy dostrzegają, że zapomnieli wziąć ze sobą chleba. Jezus mówi, no brak wam wiary. A fragmentem dopełniającym w tym wypadku jest fragment, w którym Chrystus pokazuje wartość wiary, że jeżeli mieliby tą właśnie wiarę niczym ziarno gorczyczne, mogliby tak naprawdę wszystko. Więc to są znowu pewne idee względem siebie dopełniające. No i trzecia zależność, tutaj widać, nie wiem czy może to super widoczne, ale na jeden obrazek przedstawia w zasadzie ten sam krajobraz dzień, drugi krajobraz nocą, więc niejako noc, dzień jako pewna idea pewnego kontrastu, tak? Czyli zależność antytetyczna, czyli mamy dwa fragmenty będące ze sobą w jakimś kontraście, będące względem siebie przeciwieństwem. Może skupmy się już tylko na tym przykładzie z Ewangelii Mateusza. Mamy na przykład małowierność Piotra, a po drugiej stronie będziemy mieli wiarę kobiety kananejskiej. Jedna i druga osoba doświadcza pewnych przeciwieństw. Tak? Piotr kroczy po morzu, ale nagle pojawiają się fale i okazuje brak wiary w tej sytuacji. A z drugiej strony mamy kobietę przychodzącą i w zasadzie jej mówią, odejdź. Jezus też jej mówi, ja przyszedłem tylko do owiec, które zaginęły z domu Izraela. Nie przyszedłem do ciebie. Więc ona jakby doświadcza pewnych przeciwności, ale mimo ich właśnie wyraża, czy jest przykładem takiej ogromnej wiary. Więc te dwie postacie niejako zostają tutaj ze sobą skontrastowane. My to będziemy sobie pokazywać oczywiście dokładniej, jak będziemy sobie omawiać poszczególne rozdziały. Natomiast chciałem po prostu zwrócić uwagę, że to nie jest para tematyczna, to nie jest zwykłe powtórzenie. To są po prostu dwa fragmenty, które mówią o tym samym temacie, ale mogą mówić o nim w bardzo podobny sposób, ale jednocześnie mogą mówić o nim na dwa różne sposoby, ale jednocześnie właśnie będące ze sobą takim powtórzeniem właśnie tematycznym. I
teraz chciałbym pokazać troszeczkę więcej, bo na razie powiedzieliśmy, że dwa fragmenty mogą być ze sobą w parze. Natomiast jeżeli byśmy spojrzeli na to, że tych par zaczyna nam się pojawiać coraz więcej, czyli zaczęlibyśmy dostrzegać właśnie tych relacji między poszczególnymi między tymi parami tematycznymi coraz więcej, i tych par by było coraz więcej, to zobaczylibyśmy, że one układają się w pewne określone kompozycje. I tak w zasadzie w hebrajskiej retoryce biblijnej wyróżnia się dwa rodzaje, główne dwa rodzaje kompozycji. Kompozycję równoległą i kompozycję koncentryczną. Kompozycja równoległa polega na tym, że jakieś tematy w księdze pojawiają się dwukrotnie albo wielokrotnie w tej samej kolejności. Czyli mamy jakiś temat A, później jakiś temat B, temat C i za chwilę mamy te tematy powtórzone ponownie, właśnie znowu temat A, temat B, temat C. Możemy też mieć taki, jakby rozróżniamy dwa typy właśnie tego rodzaju kompozycji. Mamy strukturę równoległą, taką prostą, czyli właśnie tematy, jakiś zbiór tematów, jakiś ciąg tematów i bezpośrednio po nich powtórzenie znowu tych samych tematów. Natomiast jeszcze wyróżniamy taką kompozycję, czy strukturę równoległą rozdzieloną, czyli jakby te dwa ciągi, te dwa szeregi są rozdzielone jakimś inną kompozycją, innym takim fragmentem rozdzielającym. My sobie to będziemy oczywiście pokazywać już później w ramach księgi, to stanie się dla nas takie bardziej żywe. Na razie to jest wszystko bardziej w ramach jakiejś takiej teorii. Te struktury różnią się jeszcze jednym aspektem, mianowicie w tej strukturze równoległej rozdzielonej zawsze mamy do czynienia tylko z dwoma szeregami, właśnie tak jak powiedziałem, rozdzielonymi fragmentem rozdzielającym. Natomiast w ramach struktury równoległej mamy tych jakby szeregów, no, może być dwa, może być ich więcej, może być trzy, może być ich cztery. Najczęściej w Ewangelii Mateusza są dwa, ale właśnie chyba do czterech można najwięcej doliczyć. I teraz przykłady, taki przykład struktury równoległej, żeby to było dla nas właśnie takie bardziej przejrzyste, o co tak naprawdę tutaj nam chodzi. Więc w Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, Pan Jezus mówi takie słowa: jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłubię i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Więc tutaj ewidentne powtórzenia, ale widzimy właśnie, że te powtórzenia pewnych idei pojawiają się dokładnie w tej samej kolejności. Tak? Jest jakaś idea w tych podpunktach A1 i A2 i dokładnie jest to ta sama. Tak? Jakaś idea gorszącego członka. Tak? Później idea, że lepiej jest w takim razie tego członka usunąć. Tak? Co tak naprawdę znaczy ta przypowieść, czy ten obraz? Będziemy sobie omawiać już później, natomiast teraz tylko chciałbym pokazać, że te idee są ewidentnie tutaj powtórzone. Tak? Później mamy te elementy C1 i C2, jakby pokazanie, że lepiej jest stracić coś, stracić taki właśnie członek, tak? czy element ciała, niż, i to wersety, czy fragmenty D1, D2, niż żebyśmy cali mieli zostać wrzuceni do piekła. Nie? Czyli ewidentnie powtórzenie dokładnie tych samych idei, dokładnie tej samej kolejności w dwóch takich niejako szeregach, dwóch ciągach. I drugim rodzajem kompozycji jest struktura koncentryczna i tu wyróżniamy strukturę koncentryczną ostrą i płaską. I one się różnią w zasadzie tylko tym, że w centralnym miejscu, w tym środku tych ciągów w strukturze ostrej znajduje się tylko jeden element, w strukturze płaskiej znajdują się dwa elementy. I ta cała struktura, jakim jest struktura koncentryczna, opiera się na powtórzeniach
układających się właśnie w takie układy schodzące się do środka. Czyli coś, co pokazałem w zasadzie na tym modelu chiastycznym, tak? Czyli są jakieś idee czy tematy, które się pojawiają w fragmencie pierwszym i które pojawiają się w fragmencie ostatnim. Później fragment drugi, fragment przedostatni, trzeci, później trzeci od końca i gdzieś to się chodzi ku jakiemuś środkowi. I w ten sposób ostatecznie widoczna jest pewna określona kompozycja, w tym wypadku właśnie ta struktura koncentryczna. I tutaj przykładem może być fragment będący opisem uzdrowienia teściowej Piotra. W tym fragmencie A i A1 pojawia się nam taka informacja po prostu o stanie teściowej, że gdy Jezus wszedł do domu Piotra, ujrzał teściową jego leżącą, czyli osoba chora, leżąca w łóżku, tak? Natomiast po drugiej stronie mamy informację, że ona wstała i posługiwała mu, więc jakby podkreślenie, że co się dokonało, że już nie była właśnie leżąca, tylko właśnie wstała na skutek uzdrowienia. Później mamy schodzące się ideje właśnie, że była w gorączce, a później, że po drugiej stronie, że gorączka ustąpiła. W samym środku mamy to, co Chrystus zrobił. Dotknął się jej ręki. Więc dokonał pewnego określonego gestu. I w tym wypadku właśnie ta informacja znajduje się właśnie w centrum. I kiedy byśmy sobie czytali daną księgę i zobaczylibyśmy tych par już stosunkowo dużo, okazałoby się właśnie nam, że zaczynamy dostrzegać nie tylko, że pojawiają się jakieś takie powtórzenia, ale że te powtórzenia ostatecznie układają się w pewne określone struktury, tak? Więc w tym wypadku, na takim przykładzie, widzimy tutaj tą strukturę równoległą, płaską, ale koncentryczną, płaską, natomiast zostaje ona jakby okolona fragmentami będącymi tworzącymi strukturę równoległą, rozdzieloną, tak? Czyli mamy te same tematy powtórzone w tej samej kolejności, a są one rozdzielone właśnie takim dłuższym fragmentem, który ma strukturę koncentryczną. Czyli widzimy, jakie różne układy mogą właśnie przyjmować dane fragmenty, czy w ogóle księga, jaką może mieć kompozycję. Tak? Więc jeszcze raz chciałbym podkreślić, że w hebrajskiej retoryce biblijnej właśnie to szukanie tych par tematycznych, tych rymów myśli stanowi taką podstawę. I w zasadzie to będzie nam nieustannie towarzyszyć. Właśnie to poszukiwanie tych będących ze sobą wzajemnych relacjach fragmentów. Teraz chciałbym pokazać, że tak na dobrą sprawę nie mówimy o czymś, co występuje właśnie tylko w jakichś fragmentach księgi, nie tylko które występują w ramach jakimś zjawisku, które jest czymś takim miejscowym, tylko o zjawisku, który występuje w zasadzie w każdej części księgi, na każdym jego poziomie. I tak samo jak mamy ciało, tak? Ono się składa ewidentnie z jakichś części, tak? Ale jeżeli się zaczynamy przyglądać naszemu ciału, okazuje się, że ono składa się z jakichś układów, tak? Układ oddechowy, układ nerwowy, wydalniczy i tak dalej, więc nie dość, że składa się z jakichś części, z jakichś układów, to z kolei te układy mają jakiś swój porządek, składają się z jakichś określonych narządów, te narządy z kolei z tkanek, komórek i ostatecznie z jakichś tam organeli, czyli tych niejako organów poszczególnych komórek, które są odpowiedzialne za jakieś ich funkcje. I w ten sam sposób niejako skomponowana jest każda księga, czyli powiedzmy, że mielibyśmy księgę, która składa się z pięciu głównych części
jakiś, które będziemy określać mianem sekcji. Tak, później jak będziemy się przyglądać poszczególnym sekcjom, to okaże się, że te sekcje znowu są złożone z jakichś mniejszych fragmentów, znowu układające się w jakąś określoną strukturę, w tym wypadku strukturę koncentryczną płaską. I znowu, każda w zasadzie sekcja będzie miała jakiś swój określony porządek, jakąś swoją określoną kompozycję. Ale znowu, jeżeli byśmy przyglądali się poszczególnym tym sekwencjom budującym sekcje, znowu okaże się, że te sekwencje są, mają znowu jakąś swoją kompozycję, złożone są z jakichś fragmentów, znowu w jakichś określonych strukturach, które przedstawiłem przed momentem. I tak samo do kolejnego poziomu, więc to, co chcę teraz podkreślić, to, że mówimy o czymś, co funkcjonuje na każdym poziomie złożoności księgi. Czyli od ogólnej kompozycji, aż do budowy najmniejszych fragmentów, czyli tych perykop, o których mówiłem na początku. Kolejna taka informacja to, że fragmenty będące tymi parami, one układają się w takie warstwy. I te warstwy mają po prostu jakieś swoje określone przesłanie, więc warto się po prostu zastanowić, mając już te dwie pary względem będące w relacji, warto się zastanowić, i nad tym się też będziemy właśnie pochylać, jak dana warstwa, o czym stara się nas właśnie poinformować, do czego stara się nas przekonać, jaka jest jej jakby warstwa w wymiarze przesłania, tak? Do czego dana warstwa, ta para stara się, co stara się nam ukazać jakby w ramach treści danej księgi, jaką ma rolę w przekazywaniu określonych treści. No i ostatecznie analiza pod kątem hebrajskiej retoryki biblijnej uwzględnia coś takiego również jak elementy akcentowane. Mianowicie właśnie te struktury, które nam wychodzą właśnie, kiedy zaczynamy dostrzegać te poszczególne pary tematyczne, one posiadają coś, co my w ramach tutaj szkoły biblijnej Berea nazywamy elementami akcentowanymi, czyli te elementy, na które autor kładzie nam szczególny nacisk. Coś, do czego stara się nas właśnie wezwać, do czego stara się nas przekonać. I w przypadku struktury równoległej są to elementy na końcu szeregu. To, co jest zaznaczone tutaj na czerwono. Czyli te ostatnie elementy szeregów. Natomiast w strukturze koncentrycznej będą to elementy będące w środku. I w przypadku struktury koncentrycznej płaskiej szczególnie autor kładzie nacisk na ten drugi fragment, a w przypadku tych szeregowych, jeżeli te tematy czy te ostatnie elementy są ze sobą w jakimś kontraście, to w tym momencie autor stara się przede wszystkim położyć nacisk na to, co jest na końcu drugiego szeregu. Ja zdaję sobie sprawę, że dla tej części z Was, dla której to jest taka na razie taka czysta teoria, może się to wszystko wydawać dosyć złożone, skomplikowane, ale to jest coś, w czym naprawdę można się zakochać i coś, kiedy się jakby podejdzie do tego już na konkretnym przykładzie, na przykładzie konkretnej księgi, no to człowiek zakochuje się po prostu nad tym, jak to wszystko jest pięknie przemyślane i tak naprawdę nie jest to chaos, ale jest w tym niesamowity porządek. Więc zmierzając już tylko do takiego podsumowania tej części, tej pierwszej części naszych wykładów dzisiejszych, jakbyśmy to, co teraz powiedziałem, bo tego jest oczywiście bardzo, bardzo dużo, jakbyśmy mieli to podsumować w jakichś takich punktach, to po pierwsze, zapamiętajmy, że autorzy Pisma Świętego, każdy autor Pisma Świętego, pisząc, komponując właśnie dany tekst, daną księgę, korzystał właśnie z określonych konwencji literackich charakterystycznych dla tamtej kultury hebrajskiej. I my
rozumiejąc te zasady, w ten sposób analizujemy też treść danej księgi. Tak? Więc tak jak powiedziałem, w hebrajskiej retoryce biblijnej szukanie właśnie tych par tematycznych, tych rymów myśli stanowi podstawę. I wykonujemy właśnie to cały czas. Próbujemy jakby zrozumieć, które fragmenty ze sobą są niejako w jakimś takim dialogu, ze sobą rozmawiają, tak? O tym samym temacie, tak? Po trzecie, pary tematyczne mogą być ze sobą w różnych relacjach. Synonimiczna, syntetyczna, antytetyczna. Czyli mogą być takim jednoznacznym powtórzeniem, czasem za pomocą tych samych słów, czasem za pomocą innych, czasem są w kontraście, czasem się ze sobą dopowiadają, tak? Ale mówią de facto o tym samym temacie. Po czwarte, grupy par tematycznych przyjmują określone ostatecznie struktury na tym wyższym poziomie, tak? Czyli mogą być to struktury koncentryczne i równoległe, o których mówiłem. W ramach każdej struktury te występują na każdym poziomie złożoności, czyli od poziomu poszczególnych fragmentów, małych jednostek tematycznych, na przykład opis cudu będzie miał swoją określoną kompozycję, aż do kompozycji całościowej księgi, w tym wypadku, jaką będziemy się zajmować, to będzie Ewangelia Mateusza, że zobaczymy całościową kompozycję księgi, zobaczymy, że nie ma właśnie tam chaosu, ale jest coś niesamowicie przemyślanego. I ostatecznie szósty, każda struktura posiada właśnie swoje miejsce akcentowane, czyli to, na co autor kładzie nam nacisk. I dzisiaj w ramach jeszcze dzisiejszego wykładu będę chciał właśnie pokazać, na co Ewangelia Mateusza kładzie nam tam szczególnie nacisk, do czego będzie starała się nam przekonać, żeby to było też takim kluczem do zrozumienia tych poszczególnych fragmentów, które będziemy omawiać w ramach kolejnych naszych wykładów. Jeżeli chodzi o takie zalety, tak, bo dla większości z was, czy może dla części z was, bo nie wiem, w ogóle jaka część z was była zapoznana już wcześniej z tematem hebrajskiej retoryki biblijnej? Czy wszyscy, czy... Okej. Okay. Ale widzę, że... Czyli dobrze powiedziałem, większość z was jednak zderza się z tym tematem po raz pierwszy. Więc chciałbym jakby pokazać też jakby zalety tego podejścia. Po pierwsze, ta perspektywa jakby zmusza nas do takiego podejścia całościowego. My niestety żyjemy w takich czasach, gdzie chrześcijaństwo bardzo często jest takie, wiecie, bardzo hasłowe. Bardzo często wyrywamy jakiś werset z kontekstu, jakiś nasz ulubiony werset jesteśmy w stanie zacytować, ale się okazuje, jakby ktoś nas zapytał, co jest werset wcześniej, co jest werset później, czy w ramach jakiego fragmentu on się w ogóle pojawia, to okazuje się, że bardzo często robimy wielkie oczy i mówimy, no w sumie to nie do końca pamiętam, gdzie on występuje i co tak naprawdę znaczy. Ale niestety to jest taka choroba naszych czasów, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, że jesteśmy takim bardzo często chrześcijaństwem hasłowym, ale niekoniecznie rozumiejącym to, co tak naprawdę dana rzecz znaczy, zwłaszcza w swoim pierwotnym kontekście. I ta metoda zmusza nas do spojrzenia takiego całościowego. Po drugie, ta metoda pozwala nam określić pewne granice kontekstu, bo my czasem mówimy, no, to trzeba czytać w kontekście, nie? Dany fragment. Ale co to tak naprawdę znaczy kontekst? Czym jest kontekst? I ta metoda właśnie pozwala nam jakby określić granice kontekstu, że na przykład jakiś fragment się zaczyna w tym miejscu i się w tym kończy. Ale z drugiej strony możemy mówić o jakimś szerszym kontekście, że w jakiejś części księgi on się znajduje i ten fragment księgi też właśnie zajmuje się jakimś określonym tematem, więc warto się zastanowić, jak w tym kontekście ten fragment, jakie ma znaczenie, jaką funkcję pełni. Po trzecie, pomaga nam łatwiej wyłapać główne przesłanie. Ponieważ wiecie, no, bardzo często mamy do czynienia z dosyć obszernymi tekstami, zwłaszcza jeżeli mówimy o całych księgach. I okazuje się, że bardzo szybko się rozpraszamy i ostatecznie tak naprawdę nie wiemy, o czym ta księga jest. Jest jakaś historia, ale tak naprawdę ciężko nam określić, o co autorowi chodzi, nie? Po co on to w ogóle napisał? A hebrajska retoryka biblijna pomaga nam jakby odczytać właśnie, co tak naprawdę
autor przez tą księgę stara się nam przekazać. Po czwarte, to na moim własnym przykładzie mogę powiedzieć, że ta metoda pomaga zdecydowanie łatwiej nam zapamiętywać treść zarówno w ramach poszczególnych fragmentów, jak i w ogóle kompozycji całej księgi. Być może to jest jakieś też doświadczenie części z Was, że omawialiśmy sobie właśnie już wcześniej w ramach zajęć Szkoły Biblijnej Berea jakąś księgę i dzisiaj jesteśmy w stanie w każdym momencie, niezależnie od pory dnia i nocy, jesteśmy w stanie tą księgę w sposób ogólny, a może nawet bardziej szczegółowy odtworzyć. Ale właśnie ta metoda pomaga nam w tym. Po piąte, ta metoda wymaga naszego zaangażowania. To nie jest, wiecie, tak, że przeczytamy sobie daną księgę i od razu widzimy wszystko. Zwykle zaczynamy po prostu dostrzegać pewne rzeczy w sposób stopniowy. Przeczytamy księgę raz, aha, ten fragment wydaje się łączyć z tym, ten fragment z tym, ale jednocześnie jeszcze nie widzę pełnego obrazu. I to mnie zmusza, żeby ponownie przysiąść do tej księgi i zaangażować się tak naprawdę w nią jeszcze mocniej. Nie? Więc ja Was zachęcam do tego, żeby mentalnie w swojej głowie właśnie kliknąć sobie tą łapkę w górę, że to jest naprawdę coś fajnego, że pokazuje, że to nie ma w tym chaosu, ale jest to coś niesamowicie pięknego i w tym szaleństwie, jakim została napisana każda księga Biblii, jest metoda, a my tą tak naprawdę to piękno jest właśnie dla nas do odkrycia i dotyczy to każdej księgi Pisma Świętego na każdym jej właśnie poziomie. Dlatego polubcie to, zasubskrybujcie w swoich głowach, że warto do tego tematu hebrajskiej retoryki wrócić. Tych wykładów w Szkole Biblijnej Berea już było naprawdę na tyle dużo, że o ile ja dzisiaj naprawdę prześliznąłem się przez temat właśnie, czym jest hebrajska retoryka biblijna, to na stronie Berei w zasadzie tych wykładów, gdzie naprawdę możecie na wielu różnych przykładach się przekonać, jakie to jest piękne. Więc zachęcam, żeby do tych wykładów wrócić. Ale chciałbym tylko przypomnieć właśnie ten nasz obrazek, że być może mieliśmy wrażenie chaosu, ale czasem wystarczy właśnie właściwa perspektywa. Czasem wystarczy właściwa perspektywa, żeby zobaczyć, że to naprawdę ma ogromne przesłanie i ogromny sens. Więc to jest, mam nadzieję, że te wykłady nam pomogą właśnie zobaczyć sens Ewangelii Mateusza, zobaczyć właśnie te jej przesłanie, to do czego autor stara się na zachęcić. Myślę, że teraz byśmy sobie zrobili może tak z 10 minut przerwy, a później będziemy właśnie sobie mówić o takich ogólnych informacjach na temat Ewangelii Mateusza i zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie. Być może później od razu przejdę do przedstawienia mojego pomysłu na kompozycję. Więc teraz zapraszam Was wszystkich na przerwę.